Chciałbym dzisiaj wprowadzić Was w podstawy fotografii od strony technicznej i praktycznej. Na początek mam nadzieję, że troszeczkę Was zadziwię takim zdaniem, iż ja Was nie nauczę fotografii, tylko otworzę przed Wami drzwi. Co to tak naprawdę znaczy? Tak naprawdę ja, przekazując Wam pewną wiedzę, mogę Wam pokazać ten pierwszy krok, pomóc Wam go wykonać. Natomiast fotografia jest dziedziną, która wymaga bardzo dużego samorozwoju. Choćby z tego powodu, iż to Wy znacie sprzęt, którym robicie zdjęcia, to Wy powinniście wiedzieć, jak go obsługiwać. Aparatów są dziesiątki rodzajów. Ja też jako fotograf, który na co dzień pracuje pewnym sprzętem, znam ten aparat, natomiast nie mam możliwości znania innych aparatów. Dlatego tak naprawdę, niezależnie czy prowadzilibyśmy warsztaty w trybie rzeczywistym, czy byłyby to warsztaty takie jak teraz, czy to byłyby zajęcia ze studentami, ja wciąż mogę Wam pokazać tylko pewną ścieżkę, mogę przed Wami otworzyć tylko drzwi. Natomiast pewna nauka fotografii, patrzenia na świat, to już zależy tak naprawdę tylko od Was. Natomiast przechodząc do tego otwierania drzwi. Na początek powinniśmy porozmawiać o ekspozycji. Jeśli ekspozycja, no to oczywiście trójkąt ekspozycji. Mamy tutaj, jak widzicie, trzy zmienne zapisane w tym trójkącie. Warto pamiętać, że poprawna ekspozycja w nomenklaturze fotograficznej oznacza poprawne naświetlenie zdjęcia. I teraz czym są te trzy zmienne, które wpływają właśnie na tą poprawną ekspozycję? Po pierwsze jest to czas, czyli T. Czas w fotografii oznacza czas, w jakim światło pada na matrycę, czyli materiał światłoczuły w aparacie cyfrowym. Jest on wyrażany w wartościach powiązanych z jednostką czasu sekundą. Jak widzicie, taki najczęstszy zakres czasu jest to od 1/8000, czyli jest to bardzo krótki czas naświetlania, do nawet 30 sekund jest to już długi czas naświetlania. I co ważne, w przypadku czasu w fotografii nie mówimy, że jest on duży bądź mały. Zawsze mówimy, że jest on długi, na przykład 1/10, 2 sekundy, 0,5 sekundy lub krótki, 1/1000, 1/500, 1/64000 itd., itd. Natomiast robiąc zdjęcia, jak to też fotografowie mówią, z ręki, warto pamiętać o tym, by tak dobrać czas, by nie doszło do poruszenia tego obiektu, który macie na zdjęciu. W miarę optymalny czas to jest mniej więcej 1/200. Jeśli czas wydłużymy, wtedy może się okazać, że zdjęcie może być poruszone. Oczywiście w miarę nabierania doświadczenia możecie ten czas wydłużać do pewnych jeszcze niższych wartości. Natomiast wszystko jest tutaj kwestią doświadczenia. W przypadku czasu naświetlania mamy dwa skrajne efekty, jakim jest rozmycie i zamrożenie. Na tym zdjęciu, które tutaj obserwujecie, możecie obejrzeć efekt zamrożenia. Czyli w bardzo krótkim czasie udało nam się złapać coś bardzo dynamicznego. To może być woda znajdująca się w pękającym balonie, to może być piłka odbita od nogi zawodnika, to może być wreszcie wykrzywiona w grymasie twarz boksera, który akurat dostał uderzenie od swojego przeciwnika. By złapać takie wydarzenia, które dzieją się w jakimś czasie, musimy użyć bardzo krótkiego czasu naświetlania. 1/2000, 1/8000, takich mniej więcej czasów. Natomiast w związku z tym, iż to jest bardzo krótki czas naświetlania, trzeba pamiętać o tym, że to światło, które dostanie się do aparatu, wpada bardzo krótko, przez to niestety, ale zdjęcie może okazać się ciemne. Więc musimy pracować nad tym doświetleniem zdjęcia innymi zmiennymi. Kolejnym efektem skrajnym czasu naświetlania jest efekt rozmycia. Musimy pamiętać o tym, że my, patrząc na świat, odbieramy świat percepcją filmu, czyli widzimy klatkę po klatce tak naprawdę, które zlewają nam się w jeden film. Natomiast na fotografii, która jest techniką pokazującą jedną klatkę, jeden obrazek, możemy zawrzeć także coś, co odbywa się w dłuższym czasie niż ten jeden moment strzału. I dzięki właśnie długiemu czasowi naświetlania możemy coś takiego złapać. To może być ktoś biegnący, który zamienia się tak naprawdę w półprzezroczystą smugę. To mogą być światła, które
gdzieś widzimy na ulicy jako światło przejeżdżających samochodów, my je widzimy jako punkciki. Natomiast przy długim czasie naświetlania, na przykład 2 sekundy, 3 sekundy, 10, 15, możemy otrzymać kolorowe smugi, które właśnie widzicie tutaj na zdjęciu poniżej. Możecie długi czas naświetlania wykorzystać też do techniki zwanej malowaniem światłem, gdzie robiąc zdjęcie przez dłuższy czas, tak jak mówiłem, 3 sekundy, 5 sekund i tak dalej, możecie poruszać źródłem światła po to, by otrzymać różnego rodzaju nawet fantazyjne kształty. Czy to będzie wasze imię, czy to będzie czyjś obrys, czy to będą jakiekolwiek kształty geometryczne, tu już jest kwestia waszej wyobraźni. Tak czy inaczej możecie to otrzymać właśnie dzięki rozmyciu i długiemu czasowi naświetlania. Kolejną składową trójkąta ekspozycji jest przysłona, czyli F. Mówiąc najprościej, są to metalowe listki, które znajdują się w obiektywie. One się schodzą na siebie bądź rozchodzą, tworząc otwór, przez który światło wpada do aparatu. Oczywiście to światło wpada przez jakiś czas, o którym mówiliśmy przed chwilą. Przysłonę opisujemy schematem F plus liczba. Przyjmuje się następujące wartości przysłon od 1,0 do 22, czasami wyższych w zależności od sprzętu. O czym warto pamiętać, to o tym, że przysłona znajduje się w obiektywie. Nie w aparacie, tylko w obiektywie. I ilość światła, która wpada do aparatu na ten materiał światłoczuły, jest związana bezpośrednio z wartością tej przysłony. I tutaj macie właśnie przykład, przepraszam, przykład takich wartości przysłon i otworów, które tworzą te listki. O czym trzeba pamiętać? Jest to bardzo ważna rzecz, że ilość światła, która wpada do aparatu, jest odwrotnie proporcjonalna do wartości przysłony. Czyli jeśli mamy małą wartość przysłony, na przykład 1,4, 1,8, to wtedy światła wpada dużo. Natomiast im wartość jest wyższa, tym światła wpada mniej, ponieważ ten otwór jest mniejszy, co macie zaprezentowane na poniższym schemacie. Z przysłoną łączy się też pojęcie głębi ostrości, czyli tego, jak mocno wchodzimy z ostrością w przestrzeń, którą fotografujemy. Musimy pamiętać o tym, że wzrok człowieka porusza się w wymiarach trzech: szerokości, wysokości, głębi. Fotografia z zasady jest medium dwuwymiarowym. My widzimy szerokość i wysokość, nie widzimy tej głębi. Natomiast używając właśnie głębi ostrości i przysłony, możemy nadać tej pozornej trójwymiarowości zdjęciu. I teraz im wyższa jest wartość przysłony, tym głębiej wchodzicie w fotografowaną scenę z ostrością. Natomiast im wartość jest mniejsza, tym głębia ostrości będzie mniejsza. I teraz do czego to możemy wykorzystać oczywiście? Przy fotografowaniu na przykład architektury bądź krajobrazu zależy nam na tym, żeby pokazać jak najwięcej tej ostrości, żeby jak najwięcej było widać tej przestrzeni, więc możemy tutaj tę wartość przysłony zwiększać, czyli przymykać, stworzyć mniejszy otwór. Natomiast w przypadku portretu, gdzie chcemy otrzymać bardzo ładne rozmycie tła, raczej kierujemy się ku mniejszym wartościom przysłony typu 2,8, 1,4, 1,8, 1,2. Wtedy otwieramy bardziej przysłonę, zwiększamy otwór, czyli zmniejszamy wartość. Trzecią składową trójkąta ekspozycji jest ISO, czyli czułość. ISO jest liczbową wartością wskazującą, jak mocno aparat reaguje na światło, które jest wpuszczane do aparatu. Im wyższa jest wartość ISO, tym aparat mocniej przyciąga to światło. To są wartości takie jak 400, 800, 1600 i tak dalej. Im wartość jest mniejsza, tym to światło przyciąga delikatniej. I trzeba też pamiętać o tym, że im wyższa jest wartość i tego światła wpada więcej, tym częściej pojawia nam się cyfrowe zanieczyszczenie, czyli tak zwane szumy, czyli to jest to ziarno, które pojawia nam się na zdjęciach. Warto też pamiętać o tym, że im wyższe są wartości ISO, tym kolory, które widzimy na zdjęciach, też będą bardziej wyblakłe, tak jakby były sprane. I tutaj macie przykład tego, jak faktycznie ISO wpływa na ilość światła na zdjęciu. Przy ISO 100 faktycznie tego światła przyciągamy mało. Natomiast już przy ISO 1600,
Jak widzicie, to zdjęcie jest jasne, dlatego że aparat mocniej przyciągnął to światło. Natomiast niestety, tak jak mówiłem, w związku z tym pojawiają nam się cyfrowe zanieczyszczenia, czyli szumy. Przy ISO 100, gdzie mamy to zdjęcie po lewej stronie, jak widzimy, zdjęcie jest delikatne, czyste. Jest faktycznie wyraźne. Natomiast im bardziej zwiększamy to ISO, tym więcej pojawia nam się tych cyfrowych szumów i zanieczyszczeń. I to są trzy główne składniki trójkąta ekspozycji. Teraz jeszcze cofnijmy się na chwilkę do niego. Jak widzicie, przy tych składowych są strzałki w każdą stronę. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w momencie, kiedy zmieniacie ustawienia aparatu po to, żeby dobrać poprawną ekspozycję, ale tak, żeby dobrać poprawny środek wyrazu, ponieważ takie rzeczy jak przysłona czy czas naświetlania wpływają na ten wyraz zdjęcia, bo możecie ustalić, że zdjęcie na przykład ma być lekko nieostre poruszone, albo chcecie, żeby na tym zdjęciu było mało rzeczy ostrych, a większość była rozmyta, więc dobieracie też środki wyrazu. Więc dobierając konkretny środek wyrazu po to, żeby ciągle ta ekspozycja była odpowiednio dobrana i zdjęcie było poprawnie naświetlone, możecie zmienić każdy z tych elementów. Czyli zmieniając przysłonę, możecie równocześnie zmienić czas i ISO. Zmieniając czas i ISO, możecie równocześnie zmienić przysłonę. Także dlatego w trójkącie ekspozycji te strzałki są skierowane w obie strony. Zmiana jednej zmiennej może wpłynąć, nie musi, ale może wpłynąć na zmianę kolejnych. I to jest ważne, jeśli chodzi o zapamiętanie. Kolejnym elementem, o którym warto jest porozmawiać w przypadku fotografii, są rodzaje obiektywów. Czyli tu już przechodzimy do takiego elementu sprzętowego. Mamy dwie główne grupy obiektywów. Są to obiektywy stałe i zmiennoogniskowe i druga grupa obiektywy ze stałym lub zmiennym światłem. Na czym to polega? Obiektywy stało i zmiennoogniskowe dotyczą tego, jakie jest nasze pole widzenia w kontekście obiektywu. Ogniskowe jest wyrażone w milimetrach. Im wyższa jest wartość tej ogniskowej, czyli na przykład 200, 300, czasami są też obiektywy z większą ogniskową, im większa jest ta wartość, tym mniejszy wycinek przestrzeni widzimy, ale obiektyw bardziej nam go zbliża. Im wartość jest mniejsza, tym szerzej widzimy przestrzeń, no ale wszystkie obiekty będą mniejsze, dlatego że pokazujemy coś w sposób szeroki, całą przestrzeń, która jest przed nami. Mamy obiektywy stałoogniskowe, są to takie obiektywy, które posługują się tylko jedną ogniskową. Nie mają możliwości zoomowania, czy to dodatniego, czy ujemnego. I są to obiektywy na przykład 35 mm, 24 mm, 50 mm, 130 mm i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj, żeby coś powiększyć bądź zmniejszyć, musimy się albo odsunąć, albo podejść do tego obiektu. Kolejna grupa obiektywów w ramach obiektywów rozpatrywanych pod kątem ogniskowym są to obiektywy ze zmienną ogniskową. One z kolei poruszają się w pewnym zakresie. Mogą to być obiektywy 24-70, 16-35, 70-200 itd., itd. I co jest ważne, tutaj możemy operować dosłownie każdą ogniskową z tego zakresu. Czyli jeśli mam obiektyw 70-200 mm, mogę użyć ogniskowej 70, 85, 100, 110, 175, 195, aż do 200, włącznie z 200, 200, wartością 200 oczywiście. I to jest ważne jeszcze do zapamiętania, że jeśli coś powiększamy, jest to zoom dodatni, natomiast jeśli coś pomniejszamy, czyli zmniejszamy tę wartość ogniskowej, jest to zoom ujemny, który nam pomniejsza ten fotografowany obiekt. Kolejna grupa obiektywów są to obiektywy z stałym i zmiennym światłem. Co to oznacza, że obiektyw ma jakieś światło? Światłem w fotografii w przypadku obiektywów nazywamy najniższą wartość przysłony, jaką można ustawić w obiektywie. Przypominam, że przysłona to są te metalowe listki, które znajdują się w obiektywie i które tworzą otwór, przez który wpada światło. I teraz obiektywy ze światłem stałym
To są obiektywy, które niezależnie od ogniskowej, którą się posługujecie, będą miały zawsze tę samą wartość przysłony i ona nie będzie się zmieniać wraz ze zmianą tej ogniskowej. Czyli jeśli mamy obiektyw 24-72-8 i to jest obiektyw ze stałym światłem, jest tak opisany, to znaczy, że na przysłonie, na ogniskowej, przepraszam, 24, 35, 40, 50, 60, aż do 70, zawsze najniższa wartość, jaką jesteście w stanie ustawić, jest to 2,8. Natomiast w przypadku obiektywów ze zmiennym światłem sytuacja już tak miło nie wygląda. Weźmy to jako przykład obiektyw 18-55, który jest opisany jako 3,5-5,6. Co to oznacza? To znaczy, że na ogniskowej 18 mm najniższą wartością, jaką jesteście w stanie ustawić, jest wartość f3,5. Natomiast w momencie, kiedy będziecie zwiększać wartość ogniskowej do 30, 40, aż 55, wartość przysłony też będzie się zwiększać. Czyli na 55 mm już najniższą wartością nie będzie 3,5, tylko 5,6. Czyli na przykład na 40 mm może już nie być 3,5, tylko na przykład 4,5. I dlaczego warto o tym pamiętać? Po pierwsze, zwiększa Wam się ilość ostrych elementów na zdjęciu. Zmienia się głębia ostrości. Po drugie, co ważniejsze, w momencie, kiedy zwiększacie wartość przysłony, czyli przymykacie ją, do aparatu wpada mniej światła, więc zdjęcie będzie ciemniejsze. Dlatego też trzeba pamiętać o tym, używając obiektywów ze zmiennym światłem. Jaka jest jeszcze różnica między obiektywami zmiennoświetlnymi i stałoświetlnymi? Obiektywy ze stałym światłem są po prostu droższe. Są to obiektywy, które są używane przez fotografów zawodowych i no niestety, ale kupno takiego obiektywu zazwyczaj dosyć mocno nadwyręża budżet domowy. Dlatego, że ceny ich potrafią być czasami nawet 10 razy wyższe. Natomiast możliwości są też o wiele większe niż w obiektywach ze światłem zmiennym. I teraz jak odczytać dane z obiektywu, który macie w domu? Weźmy obiektyw, który znajduje się po lewej stronie. Jest to obiektyw, który jest zapisany jako wartość 75-300. Jest to zakres ogniskowych. Informacja ta znajduje się na pierścieniu po prawej stronie. I jest zapisane także na nim światło 1 do 4, 5, 6. To znaczy, że na ogniskowej 75 mm najniższą wartością będzie 4. Natomiast na 300 mm najniższą będzie 5, 6. Więc zmieniając po raz kolejny tę ogniskową między 75 a 300, będziecie zmieniać także automatycznie, niezależnie od Waszej woli, najniższą wartość przysłony. Oczywiście możecie pracować na wyższej przysłonie, na przykład 12-16. I tutaj nic się nie zmieni, jeśli będziecie od razu poruszać się w tym zakresie. Natomiast jeśli chcecie pracować na najniższej wartości, to niestety, ale tutaj aparat zdecyduje za Was. Patrząc z kolei na obiektyw po prawej stronie, widzimy znowuż, że jest to obiektyw, który ma zmienne ogniskowe. Jest to obiektyw 24-70, czyli porusza się w takim zakresie. I on jest opisany jako 1 do 2,8. To znaczy, że jest to obiektyw ze stałym światłem. I niezależnie od ogniskowej, której będziecie używać, najniższa wartość przysłony to będzie zawsze 2,8, więc jeśli cokolwiek będzie się zmieniało w aparacie, to tylko i wyłącznie dlatego, że Wy to zrobiliście, a nie dlatego, że tak dzieje się po prostu w związku z oprogramowaniem aparatu. Balans bieli. Czym jest balans bieli? Jest to też bardzo często niedoceniane narzędzie. Jest to w uproszczeniu sposób, w jaki aparat widzi kolory. Temperatura barwowa, która jest związana z balansem bieli, jest wyrażana w jednostkach temperatury barwowej kelwinach. Im większa jest wartość kelwinów, tym barwy, które widzimy, są chłodniejsze. Natomiast im wartość jest mniejsza, tym barwy są cieplejsze.
przypadku aparatów cyfrowych dosyć dobrze sprawdza się system auto, jeśli chodzi o balans bieli. Także spokojnie robiąc zdjęcia w RAW-ach, czym są RAW-y, opowiem jeszcze za chwilkę, możecie robić zdjęcie, jeśli chodzi o balans bieli, w trybie automatycznym. Sprawdza się on w 90% sytuacji, czasami faktycznie jest się w stanie pomylić lekko, natomiast jesteśmy w stanie spokojnie to zniwelować, te wszelkie pomyłki, już w postprodukcji komputerowej. I teraz często aparaty mają pewne programy automatyczne związane z balansem bieli, takie jak na przykład światło dzienne, światło żarowe itd., itd. I poniżej na zdjęciu możecie zobaczyć, jak wygląda wpływ tych programów na wygląd zdjęcia. Od lewego górnego zdjęcia. Auto, czyli program automatycznie, który został wykorzystany przez aparat. Zdjęcie jest naświetlone dobrze. Zdjęcie ma kolory naturalne. Kolejny program, który automatycznie narzuciliśmy, jest to światło dzienne. Już tutaj widzicie, kolory robią się troszeczkę cieplejsze, ale wciąż jest to wszystko naturalne. Pochmurny dzień sprawia, że kolory są jeszcze cieplejsze. Jeszcze jest to naturalne, natomiast już troszeczkę robi się to zbyt ciepłe, żeby wyglądało tak jak faktycznie w życiu i w świecie rzeczywistym. No i kolejny program, cień. Tutaj mamy jeszcze więcej tych ciepłych barw, więc no, już to zdjęcie jest troszeczkę dyskusyjne. Moglibyśmy uznać, że jednak jest zbyt przesadzone, jeśli chodzi o te ciepłe barwy. Kolejny program, światło żarowe, już nam pokazuje, że faktycznie świat jest taki bardzo niebieski tutaj, ponieważ aparat uznaje, że to światło, które widzi, pochodzi od światła żarowego, więc narzuca pewne filtry kolorystyczne po to, żeby to zniwelować. Ale jak widzicie, no nie wychodzi to w sposób poprawny. Dlatego tak samo zresztą dzieje się w przypadku programu światło jarzeniowe. Dlatego tutaj już bardzo trzeba uważać. I oczywiście ja polecam system auto, który całkiem dobrze sobie radzi. Histogram, też bardzo często pomijane narzędzie przez fotografów, jest to wykres światła na zdjęciu. I jak widzimy, dolną oś idziemy od czerni przez szarości i biele, a po prawej mamy oś pionową, liczbę pikseli. Czyli pokazuje nam, ile jest pikseli ciemnych, ile pikseli szarych, a ile pikseli jasnych. Skrajne miejsca z lewej i z prawej strony zawsze oznaczają albo niedoświetlenia, albo prześwietlenia. O czym też warto pamiętać, jeśli macie na zdjęciu totalną biel albo totalną czerń, czyli te miejsca niedoświetlone i miejsca prześwietlone, to nie jest czarny i biały. Dla aparatu jest to brak informacji. To jest tak, jakbyście wycięli po prostu w zdjęciu dziurę. Tego nie ma. Więc to są najczęściej miejsca, których się w postprodukcji, czyli w tej obróbce komputerowej, niestety nie da się ich uratować. I teraz patrząc na histogram, jesteśmy w stanie określić, czy zdjęcie jest na przykład prześwietlone, czy zdjęcie jest niedoświetlone. Patrząc na histogram, możemy w miarę określić też, co na tym zdjęciu się znajduje. Dlatego, że jeśli ja w tej chwili sfotografowałbym na przykład na ciemnym tle ciemnego lasu lecącego gołębia, to wiadomo, że cała oś będzie przesunięta bardzo mocno w lewo. Dlatego, że więcej będzie czerni, ewentualnie troszeczkę szarości. Natomiast ten mały, biały gołąbek jest tylko takim bielutkim, małym akcentem. I oczywiście na odwrót. Gdybym na zaśnieżonym stoku sfotografował kogoś w ciemnym kombinezonie, no to znowuż cały wykres będzie przesunięty w prawo, bo będzie znacząca przewaga bieli, jasnych pikseli nad tym pojedynczymi pikselami tej osoby, która jedzie na nartach. I macie przykład właśnie histogramu. W środku mamy zdjęcie, które jest poprawnie naświetlone. W górze macie zdjęcie, które jest niedoświetlone, więc widzicie, że jest przesunięcie tego histogramu w lewą stronę, w kierunku czerni i szarości. Natomiast na dole macie zdjęcie prześwietlone, kiedy mamy znowu całkowite przesunięcie całego wykresu w stronę prawą, dlatego że tych elementów jasnych jest po prostu za dużo. I właśnie, teraz przechodzimy do tego, czym są te magiczne formaty zapisu plików graficznych. Mamy RAW-y, mamy JPEG-i.
JPEGi są plikami, które już są skompresowane, czyli te piksele, które gdzieś tam mamy na zdjęciu, one są upchnięte, czyli w jeden piksel na przykład zostało upchniętych 16 tych pikseli. Natomiast RAW jest plikiem, który jest albo w ogóle nieskompresowany, albo jest skompresowany w małym stopniu, czyli w ten na przykład jeden piksel są zepchnięte 2 piksele. I teraz w jaki sposób wpływa to na pracę z takimi plikami? Jakie jest ich porównanie? No to właśnie w przypadku kompresji RAWy są albo w ogóle nieskompresowane, albo ta kompresja jest bardzo niska. Natomiast w przypadku JPEG-ów kompresja jest duża. I najczęściej jest to kompresja stratna, dlatego że wytracicie część informacji, która została upchnięta. Jaka jest waga plików? No niestety w przypadku RAW-ów waga jest duża. Jeden RAW potrafi ważyć na przykład 40 MB. Natomiast w przypadku JPEG-ów waga jest mała, dlatego że te pliki zawierają mniej informacji. W związku z tym ilość kolorów w RAW-ach jest duża, no dlatego że tych informacji jest dużo. Natomiast w JPEG-ach ilość jest zmniejszona w stosunku do RAW-ów, dlatego że kolory znowuż także są upchnięte. Co jest ważne? W momencie, kiedy robicie zdjęcia w trybie JPG aparatem, bardzo często na nie patrzymy i one są już takie piękne, już nam się wydają faktycznie cudowne, że zrobiliśmy je w sposób taki świadomy przecież i one są super. Natomiast okazuje się, że robiąc zdjęcia w formacie JPG, wy oddajecie pewną władzę nad zdjęciem w ręce aparatu. I w zależności od ustawień, które w aparacie się znajdują, on już sam obrabia te zdjęcia. Na przykład troszeczkę je rozjaśnia, dodaje kontrastu, trochę podbija kolory itd., itd. Natomiast poziom obrobienia tych zdjęć w przypadku RAW-ów jest zerowy. To są czyste, surowe pliki. I dopiero wy później musicie troszeczkę je obrobić, na przykład w programie. Natomiast wy macie nad tym pełną kontrolę. I właśnie, balans bieli w związku z tym, jako jeden z elementów obróbki, w przypadku RAW-ów jest prostszy do korekty, dlatego że jest więcej informacji. W JPEG-u część tych informacji została zjedzona przez kompresję, więc balans bieli jest trudny do poprawienia. Rozpiętość tonalna w przypadku RAW-ów jest większa niż w przypadku JPEG-ów, czyli mamy łatwiejsze przejścia między cieniem a jasnością. Jesteśmy w stanie zauważyć więcej szczegółów, natomiast w przypadku JPEG-ów już ta szczegółowość jest mniejsza. W przypadku odszumiania i wyostrzania zdjęcia, jeśli robimy je na większej wartości ISO, gdzieś coś lekko poruszymy, no to w przypadku RAW-u jesteśmy w stanie bardziej to zdjęcie uratować. Natomiast w przypadku JPEG-a już nie. Dlatego, że aparat sam zaczyna zdjęcie odszumiać i sam zaczyna je lekko wyostrzać. Więc jeśli zrobimy to po raz kolejny, może się okazać, że zdjęcie po prostu zepsujemy. Wadą RAW-ów jest to, że najczęściej potrzebne jest dedykowane oprogramowanie do tego, żeby je odczytać. Czy to będą filtry Camera Raw, czy to będzie specjalistyczny program. Tutaj, że tak powiem, szkoły są różne. Natomiast co jest plusem? Coraz więcej aparatów zamieszczonych w telefonach, no bo umówmy się, robimy bardzo często zdjęcia smartfonami, też zaczyna nie tylko odczytywać pliki RAW, ale także robić zdjęcia w tym formacie. Natomiast w przypadku JPEG-ów żadnego dodatkowego oprogramowania nie potrzeba. W tej chwili jesteśmy tak naprawdę w stanie odpalić plik JPG także w telewizorze. I w związku z tym, o czym mówiłem, że RAW jest plikiem surowym, wymaga on pewnej postprodukcji dla zamierzonego efektu. Jeśli chcemy, żeby ktoś popatrzył na nasze zdjęcie i powiedział, wow, one są naprawdę super, musimy jeszcze troszeczkę je obrobić. Czy to jest zakres typowo reporterski, jak poprawa lekka ekspozycji i kontrastów, czy to jest jakieś bardziej zaawansowane działanie na pliku graficznym, to już zależy od nas. Natomiast jest to najczęściej w jakiś sposób wymagane. Natomiast JPEG, tak jak mówiłem, już jest w pewien sposób obrobiony przez aparat, bez naszej ingerencji, bez naszej wiedzy najczęściej, bez naszej kontroli, więc już jakiś efekt na tym zdjęciu się znajduje. Ja osobiście nie robię zdjęć kompletnie w JPEG-ach, ja robię zdjęcia tylko i wyłącznie w RAW-ach, natomiast to też niestety pociąga ze sobą choćby problemy z przechowywaniem zdjęć. Tak jak mówiłem, RAW-y są plikami ciężkimi, więc w tej chwili moje archiwa zdjęciowe to jest około 9 TB zdjęć, natomiast
No nie sądzę, żebym kiedykolwiek zdecydował się, żeby robić zdjęcia w JPEG-ach. I to zresztą polecam, by robić zdjęcia w RAW-ach. W przypadku obiektywów, których używamy, często obserwujemy wady optyczne tego sprzętu, dlatego że umówmy się, obiektyw nie jest narzędziem idealnym, niezależnie od ceny. Najczęściej spotykane wady optyki są to dystorsje, aberracje i winietowanie. Co jest zaletą naszych czasów i postępującej komputeryzacji, to to, że w tej chwili jesteśmy w stanie, używając programu graficznego, w krótką chwilę tak naprawdę zniwelować te wady. Pierwszą wadą jest dystorsja. Dystorsję dzielimy na dwie kategorie: poduszkową i beczkową. Poduszkowa sprawia, że zdjęcie, które robimy, wydaje się w pewien sposób wklęśnięte. Natomiast beczkowa sprawia, że zdjęcie staje się uwypuklone. I teraz w przypadku dystorsji poduszkowej, czyli tego wklęśnięcia, w przypadku portretu wydaje nam się, że osoba fotografowana jest na przykład szczuplejsza. Natomiast w przypadku dystorsji beczkowej wydaje nam się, że po prostu pewne elementy jej ciała są większe niż w rzeczywistości. I im wyższy mamy poziom ogniskowej, bo jest to wada związana z ogniskową, tym bardziej widzimy dystorsję poduszkową. W przypadku niskich wartości widzimy dystorsję beczkową. Więc jak widzicie na pokazanym tutaj schemacie portretowym, zdjęcie 50 mm to jest mniej więcej optyka ludzkiego oka, czyli to, jak my faktycznie widzimy świat, to, jak faktycznie ktoś wygląda. To jest faktycznie, jak ten mężczyzna tutaj na zdjęciu wygląda, tak wygląda w rzeczywistości. Im wartości są niższe, 35, 28, 24, 20, tym zwróćcie uwagę, że jego twarz wydaje się bardziej wypukła. To widać zwłaszcza choćby po nosie. Natomiast im zwiększamy bardziej tę wartość, do 70, 105, 150, 200 i tak dalej, tym jego twarz wydaje się coraz bardziej szczuplejsza, smuklejsza. Kolejną wadą optyki jest winieta. Winieta, ta wada wynika z tego, iż światło, które wpada do aparatu, nie doświetla matrycy w sposób równomierny. I czym się winieta charakteryzuje? Jest to po prostu zaciemnienie przy rogach obiektywu, przy rogach, przepraszam, kadru. I teraz najczęściej jest to problem obiektywów szerokokątnych typu 14 mm, 28 mm, 24, 20 itd., itd. W momencie, kiedy robimy zdjęcia na maksymalnym otworze, czyli najniższej wartości przysłony, wtedy w krawędziach faktycznie pojawia się zaciemnienie. I można to bardzo szybko zneutralizować, jak mówiłem, w oprogramowaniu, czy kadrując lekko zdjęcie, czy po prostu włączając odpowiednią opcję. Kolejną wadą optyki, która jest związana z soczewkami znajdującymi się w obiektywie, jest aberracja chromatyczna. Aberracja chromatyczna są to kolorowe linie, które pojawiają się na krawędziach fotografowanych przez nas przedmiotów. Są to linie czerwone, niebieskie, zielone, fioletowe. Po prostu faktycznie one zaczynają się w pewnym momencie pojawiać na krawędziach. Natomiast co jest ważne, trzeba też wiedzieć, gdzie ich szukać. Bo czasami jest tak, że one są bardzo małe i ciężkie do zauważenia. Natomiast tak jak mówiłem, znowuż jest to kwestia w tej chwili jednego przycisku w komputerze, gdzie tak naprawdę oprogramowanie wyszukuje te miejsca i je niweluje tak, że są praktycznie niezauważalne. Fotografując cokolwiek, czy to będą portrety ludzi, czy to będą portrety zwierząt, czy to będzie architektura, krajobraz, czy cokolwiek innego, posługujemy się trybami fotograficznymi. Główne tryby fotograficzne jest to tryb manualny, tryb preselekcji przysłony, tryb preselekcji czasu, tryb program i tryb automatyczny. I teraz chciałbym przybliżyć Wam, na czym te tryby polegają. Tryb automatyczny jest to tryb, w którym oddajecie całkowitą, absolutnie całkowitą władzę w ręce aparatu. Aparat decyduje, jak przybrać, jakie dobrać odpowiednie wartości czasu, przysłony, ISO,
czy odpalić dodatkowo lampę błyskową, jaki dobrać balans bieli itd., itd. Także nie macie tutaj możliwości zmiany jakiejkolwiek z tych zmiennych. Aparat to po prostu blokuje. Więc wy tylko naciskacie guzik. Czym to skutkuje? Tym, że często zdjęcia są prześwietlone, zdjęcia są niedoświetlone, poruszone w miejscach, gdzie nie chcielibyście odpalić lampy błyskowej, nagle okazuje się, że lampa błyskowa odpala, na przykład w muzeum albo w galerii. To jest minus trybu automatycznego. Moim zdaniem tryb automatyczny nie ma żadnego plusa. I to jest faktycznie tryb dla osób, które nie chcą się nauczyć ani trochę obsługi swojego sprzętu fotograficznego. Natomiast ja nigdy absolutnie nie polecam tego trybu. Tryb programu jest to tryb, który już daje nam pewną możliwość kontroli. Czyli znowuż aparat dobiera pewne zmienne, które wpływają na jakość zdjęcia, czyli może to być czas, może to być przysłona i tak dalej, i tak dalej. Możemy w jakiś sposób spróbować je zmienić, natomiast tak czy inaczej aparat sam zdecyduje się je zmienić. Natomiast, co jest już wpływające w pewien sposób na naszą kontrolę, jest to, że możemy zmienić na przykład wypalanie lampy błyskowej, czyli ją wyłączyć. Możemy zmieniać czułość lub balans bieli. Także wciąż jest to bardzo pozorna kontrola nad aparatem, dlatego że niezależnie od tego, co zmienicie, ponieważ aparat nie blokuje tych zmiennych, to aparat summa summarum i tak w momencie robienia zdjęcia sam dobierze sobie swoje własne wartości czasu przysłony. Także tak jak mówiłem, kontrola jest pozorna. Pierwszy z trybów preselekcji jest to tryb preselekcji czasu. W tym trybie sami decydujecie, na jakim czasie chcecie robić zdjęcia. Jeśli zdecydujecie, że w tym pomieszczeniu czy w tej przestrzeni chcecie robić zdjęcia na czasie 1/200, to w tym trybie właśnie możecie ten czas ustawić. I to oznacza, że każde zdjęcie będzie zrobione dokładnie na tym czasie. Natomiast aparat sam dobierze przysłonę, która będzie odpowiednia do tego czasu tak, żeby zdjęcie miało poprawną ekspozycję, czyli było poprawnie doświetlone. Natomiast jakie jest niebezpieczeństwo w trybie preselekcji czasu? Może się okazać, że do tego czasu, który dobraliście, nie da się dobrać odpowiedniej przysłony, która by miała sprawić, że zdjęcie będzie dobrze doświetlone. Przykładowo, ustawicie czas 1/200 i wejdziecie w bardzo ciemne pomieszczenie. Więc aparat będzie starał się ustawić jak najniższą wartość przysłony, tak by otwór był jak największy i tego światła tam wpadało jak najwięcej. I teraz okaże się, że jeśli macie obiektyw, gdzie najniższa wartość przysłony, na przykład 2,8, aparat oczywiście tę wartość ustawi, może się okazać, że 2,8 jest wciąż przy tym czasie zbyt małą wartością, zbyt małym otworem, by zdjęcie było dobrze doświetlone. Mogłoby się okazać, że aparat potrzebowałby wartości na przykład 1,2, której wy ustawić nie możecie. Oczywiście może to zadziałać też w drugą stronę. Jeśli ustawicie na przykład czas 1,400 i staniecie na polu na przykład pszenicy w bardzo jasny słoneczny dzień w południe, to może się okazać, że obiektyw będzie chciał się automatycznie domknąć na taką wartość, żeby zdjęcie było nieprześwietlone, na przykład maksymalną swoją wartość 32 albo 22, przy czym okaże się, że ta wartość powinna być jeszcze wyższa. Natomiast wy zablokowaliście ten czas. Także to są niebezpieczeństwa, które wynikają z trybu preselekcji czasu. Kolejny tryb jest to tryb preselekcji przysłony. Podobnie jak w przypadku preselekcji czasu, tutaj ustawiacie wybraną przez Was przysłonę. Może być na przykład wartość 2,8. Wtedy każde zdjęcie będzie robione na tej wartości przysłony, jeśli oczywiście jest ona możliwa do utrzymania, no bo w przypadku obiektywu ze zmiennym światłem może się okazać, że ta przysłona będzie się automatycznie mimo wszystko zmieniać, bo zmieniacie na przykład ogniskową.
I jakie niebezpieczeństwo wynika z kolei z tego trybu? Może się okazać, że aparat nie będzie w stanie dobrać dobrego czasu do tej przysłony. Czyli analogicznie, jak mówiliśmy wcześniej, na przysłonie 2.8 zdjęcie, które będziecie chcieli zrobić w ciemnym pomieszczeniu, będzie poruszone, bo aparat dobierze taki czas, żeby zdjęcie doświetlić, ale on nie rozpatruje tego, czy zdjęcie będzie poruszone, czy nie. Więc ustawi wam czas na przykład 3 sekundy, a trzymanie aparatu przez 3 sekundy tak, by on się nie poruszył, jest niemożliwe. Więc okaże się, że zdjęcie jest poruszone. Z kolei może się okazać, że jeśli jesteście w ciągu słonecznego dnia gdzieś w przestrzeni otwartej, jest bardzo dużo światła i ustawicie niską wartość przysłony, czyli tego światła dużo wpada do aparatu, bo otwór jest duży. Tak jak mówiłem, są wartości odwrotnie proporcjonalne. Może się okazać, że aparat nie jest w stanie ustawić jeszcze krótszego czasu naświetlania, by zdjęcie nie było prześwietlone. Dlatego, że krótki czas naświetlania oznacza, że światło wpada krótko. Tylko przez chwilę do aparatu. Natomiast, tak jak mówię, może się okazać, że czas na przykład 1/8000 jest wciąż za długim czasem, by zdjęcie nie było prześwietlone na tej wartości przysłony. I oczywiście ostatni tryb, który ja najbardziej polecam każdemu fotografowi, jest to tryb manualny. Tryb manualny oznacza, że absolutnie każda zmienna, która jest w aparacie, czy to jest czas, czy to jest ISO, czy to jest przysłona, czy to jest balans bieli, ustawiacie wy. Z balansem bieli akurat, tak jak mówiłem, można spokojnie pracować na automacie, natomiast reszta zmiennych zależy tylko i wyłącznie od was. Aparat niczego nie zmienia, niczego sam nie dobiera, wszystko absolutnie jest pod was. Natomiast ze strony aparatu macie pewną podpowiedź. W wizjerze, przez który patrzycie podczas robienia zdjęcia, przy czym tutaj tak dodam, że zawsze polecam robić zdjęcie patrząc przez wizję, dlatego że wtedy wasza postawa jest pewniejsza i mamy mniej drgań, niż po prostu trzymać aparat na wyciągniętych rękach i patrzeć w wyświetlacz. W momencie, kiedy patrzycie przez ten wizjer, robiąc zdjęcie, widzicie taką małą podziałkę. Jest to światłomierz aparatu. I w momencie, kiedy wybierzecie pewne ustawienia, dobierzecie przysłonę, dobierzecie czas, dobierzecie ISO, naciśniecie spust migawki do połowy, to nagle na tej podziałce kolorowa kropka zaczyna się przesuwać między minus 2 a plus 2. Jeśli pojawi się po stronie wartości ujemnych, minus 2, minus 2 i 1 trzecia, minus 1 i tak dalej, oznacza to, że zdjęcie jest odrobinę niedoświetlone. Natomiast jeśli pojawi się po prawej stronie na wartościach dodatnich, okaże się, że zdjęcie jest nieco prześwietlone. Więc aparat nie zmienia żadnych ustawień, jedynie wam podpowiada pod tytułem: uważaj, twoje zdjęcie może być trochę za jasne lub za ciemne. Więc wy możecie zmienić automatycznie pewne ustawienia, czy to będzie przysłona, czy czas, czy ISO, to zależy tylko i wyłącznie od was. Możecie wpłynąć na to, że ten punkcik pojawi się na środku tej skali na zero. To znaczy, że zdjęcie jest dobrze doświetlone. I to jest tryb, który polecam absolutnie każdemu, kto chce wykonywać zdjęcia w jedynym moim zdaniem odpowiedni sposób, czyli w sposób świadomy. W związku z tym, iż aparat musi poznać to, jak wygląda światło na zewnątrz, tej sceny, którą fotografujecie, posiada pomiary, tryby pomiaru światła. I teraz mamy trzy główne tryby. Jest to tryb matrycowy, tryb centralnie ważony i tryb punktowy. Dzięki temu, jak aparat dobierze odpowiednio za pomocą któregoś z tych trybów światło, pozwala na dobranie pewnych ustawień i wskazanie, czy na tej skali, o której przed chwilą mówiłem, czy zdjęcie będzie prześwietlone, czy zdjęcie będzie niedoświetlone. I teraz mamy pierwszy pomiar matrycowy. Aparat w tym trybie mierzy światło w całym kadrze, czyli patrzy na te punkty, które są po bokach, te, które są w centrum, które są na dole, u góry. Absolutnie mierzy cały kadr, który fotografujecie.
Po tym, jak je zmierzy, uśrednia te wartości. No bo wiadomo, mamy rzeczy, które są jaśniejsze, mamy rzeczy, które są ciemniejsze i tak dalej, i tak dalej. Aparat je uśrednia, tak by nieco wydobyć te elementy, które są zacienione i tak by nieco wydobyć te, które są prześwietlone. W jakim przypadku najlepiej sprawdza się ten tryb pomiaru światła? W sytuacjach, kiedy fotografujecie jakieś miejsca, które są równomiernie oświetlone, dlatego że nie wyciągnie wam za bardzo żadnych elementów. Pozwoli równomiernie je doświetlić. Kolejny tryb jest to tryb centralnie ważony. Jest on związany z tym, iż aparat mierzy nie cały kadr, tak jak wcześniej, tylko jego centrum. Im dalej jesteśmy od centrum kadru, czyli tego środka, tym dla aparatu są mniej ważne te elementy i to światło, które tam się znajduje. To jest tryb, który doskonale sprawdza się w przypadku kompozycji centralnej. O tej jeszcze kompozycji porozmawiamy. Natomiast jeśli macie coś, co fotografujecie w środku kadru, czy zajmuje mniej więcej środek kadru, jest to najlepszy tryb pomiaru światła. Ostatni tryb jest to tryb punktowy. Jest to tryb, który wymaga dosyć dużej świadomości użycia, dlatego że musimy pamiętać o tym, że aparat wtedy mierzy światło tylko w tym jednym centralnym punkcie, który sobie ustalimy. Sprawdza się na przykład w fotografowaniu pod światło, dlatego że wtedy możemy dobierać sobie ustawienia i pomiar światła na obiekcie, który jest ustawiony tyłem do źródła światła. Także nie prześwietlimy jego twarzy, nie doświetlimy też jego twarzy, ale będzie poprawnie doświetlona. Czyli na przykład jeśli mamy kogoś z rodziny, kto stoi na tle słońca, możemy wybrać właśnie ten tryb punktowy i wtedy jego twarz nie będzie ani prześwietlona, ani niedoświetlona, będzie poprawnie naświetlona, a już no wiadomo, tutaj w tym przypadku tło będzie nieco prześwietlone, nieco rozjaśnione, dlatego że dla nas najważniejszym punktem jest ta twarz. I teraz porównanie tych trzech trybów pomiaru światła. Jak widzicie, w trybie matrycowym łapiemy w przypadku tej kapliczki czy w przypadku tego znaku drogowego cały kadr. Więc jest to w miarę wszystko równomiernie doświetlone. No w tym przypadku tego znaku drogowego no mamy tutaj bardzo mocne przejścia między kolorami, więc dużo tutaj nie poszalejemy. W trybie centralnym ważonym też dużo nam się nie zmienia. Znak jest ciut jaśniejszy, dlatego że on jest w centrum kadru. W przypadku kapliczki ona wciąż jest tak samo w miarę doświetlona, dlatego że znajduje się w centrum kadru i ona była generalnie w miarę dobrze doświetlona. Natomiast w przypadku trybu punktowego już nam się zmienia o wiele więcej. Zwróćcie uwagę, że w przypadku kapliczki całe otoczenie wokół jest rozjaśnione. Dlaczego? Dlatego, że pomiar światła został pobrany z punktu centralnego, który był dosyć ciemny. Więc dla aparatu był to znak, że należy scenę rozjaśnić. Więc kapliczka jest dobrze doświetlona, a przestrzeń wokół już jest też rozświetlona po to, żeby dopasować się do tego pomiaru światła. Jeszcze mocniej widać ten pomiar punktowy właśnie w przypadku znaku, czyli tego, o czym mówiłem wcześniej, jeśli robimy zdjęcie jakiegoś przedmiotu czy jakiejś osoby na tle źródła światła. Więc widzicie, że niebo już jest trochę bardziej prześwietlone, natomiast dobrze doświetlony jest ten najbardziej interesujący nas centralny punkt kadru, czyli ten znak. Natomiast nie ma jednego dobrego trybu pomiaru światła. To tak naprawdę zależy od waszych potrzeb. Więc co jest najważniejsze? Tak jak mówiłem, robić zdjęcia świadomie i świadomie dobierać pewne ustawienia. I teraz przechodzimy do kwestii związanych z teorią obrazu, czyli perspektywy. Perspektywa jest sposobem na to, jak oddajemy przestrzeń trójwymiarową, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, my postrzegamy świat w trzech wymiarach na płaszczyźnie dwuwymiarowej. Zdjęcie jest płaszczyzną dwuwymiarową, ma tylko szerokość i wysokość. I takie oddanie tej przestrzeni na takich działaniach, które nadadzą głębi temu, co chcemy pokazać, nazywamy perspektywą i używamy różnych perspektyw, które pozwalają nam budować właśnie tę scenę.
I między innymi są to perspektywy żabia, ptasia, normalna, powietrzna, jednozbieżna, dwuzbieżna i trójzbieżna. I na czym one teraz polegają? Perspektywa żabia oznacza fotografowanie naszego obiektu od dołu w większym bądź mniejszym stopniu, czyli z perspektywy niższej niż nasz wzrok, kiedy stoimy i patrzymy na wprost. Ta perspektywa sprawia, że obiekt fotografowany wydaje się większy, monumentalny. To był często wykorzystywany zabieg propagandowy do fotografowania na przykład niższych polityków, niższych dyktatorów. Mieliśmy na przykład Adolfa Hitlera, który był stosunkowo niskim mężczyzną i był nagrywany w filmach czy fotografowany właśnie nieco od dołu. Dlatego, że wtedy wydawał się wyższy i bardziej monumentalny, posągowy. Kolejna perspektywa jest to perspektywa ptasia. Kiedy fotografujemy z nad pewnego obiektu i fotografujemy z poziomu wyższego niż nasz poziom wzroku. Wtedy akcentujemy w sposób nieproporcjonalny pewne elementy, na przykład elementy ciała. I tutaj przykładowo mamy zdjęcie, gdzie nie widzimy tak naprawdę całego tułowia, nie widzimy nóg, natomiast widzimy głównie twarz. Czy tutaj akurat tak mamy pysk kota. I sposobem takim najbardziej popularnym na perspektywę ptasią fotografii jest po prostu selfie, które myślę, że każdy w życiu przynajmniej raz zrobił. I robiąc zdjęcie takie od góry, mamy właśnie zaakcentowaną mocno głowę, twarz, mamy bardzo delikatnie pokazany tułów jako krótki element ciała, często w ogóle nie widzimy nóg. Więc jest to taka perspektywa, która może być wykorzystywana na przykład w fotografii o charakterze karykatury albo żartu, albo specjalnie próbująca przeakcentować pewne elementy. Perspektywa normalna z kolei jest to perspektywa ludzkiego oka, czyli tego, jak my patrzymy na świat. Jest to perspektywa, która pokazuje nam pewne rzeczy, które fotografujemy bez ich powiększania bądź zmniejszania, bez jakiegoś dodawania mi specjalnego akcentu. Po prostu jest to linia naszego wzroku. Perspektywa powietrzna jest to perspektywa, która wywodzi się z malarstwa i oznacza, że to, co znajduje się dalej od nas, jest mniej wyraźne. I tu mamy doskonały przykład właśnie fotografii przyrody. Im góry, wzgórza, łąki, cokolwiek by to było, znajdują się dalej, tym są mniej wyraźne, mniej kontrastowe, mniej nasycone, jaśniejsze, zamglone. Więc im coś jest od nas dalej, tym właśnie wydaje się to mniej wyraźne dla oka i dla aparatu. Perspektywa jednozbieżna oznacza, iż mamy na zdjęciu, na naszym kadrze linie, które są równoległe do siebie w rzeczywistości. Tutaj mamy akurat na przykład linię chodnika. Natomiast gdybyśmy je przeciągnęli, one się zbiegają gdzieś w kadrze lub poza tym kadrem. Wtedy mamy do czynienia z perspektywą jednozbieżną, w momencie, kiedy te linie zbiegają się w jednym punkcie. Perspektywa dwuzbieżna z kolei oznacza, że mamy dwie pary linii, które do siebie będąc równoległymi, zbiegają się w dwóch punktach, poza obrazem bądź na obrazie. I tu widzicie, mamy linie wytyczone przez budynek, które jedna para jest do siebie równoległa, druga para jest do siebie równoległa i one zbiegają się gdzieś tam za obrazem, gdybyśmy sobie przeciągnęli te linie na przykład jakimś ołówkiem. No i perspektywa trójzbieżna, kiedy znowuż mamy pary linii równoległych, które zbiegają się w punktach trzech poza kadrem bądź w kadrze. Kolejnym elementem, który mówi nam o tym, jak układamy pewne elementy na zdjęciu w kadrze, jest kompozycja. Kompozycja wpływa na to, czy odbiór naszego zdjęcia będzie harmonijny. Czy tworzymy coś, co faktycznie jest harmonijne dla naszego oka. I sztuki plastyczne, dlatego że to nie jest rzecz, która dotyczy tylko fotografii, ale także malarstwa, rozpatruje między innymi takie kompozycje jak kompozycję otwartą i zamkniętą, statyczną i dynamiczną, rytmiczną, symetryczną, asymetryczną, horyzontalną, diagonalną i wertykalną. Kompozycja otwarta i zamknięta.
polewamy kompozycję zamkniętą, gdzie najważniejsze elementy kadru znajdują się w kadrze, po prawej kompozycję otwartą, gdzie najważniejsze elementy kadru znajdują się także poza nim. I teraz pytanie, czy kompozycja otwarta może być zarazem kompozycją zamkniętą? Jak najbardziej może. Jeśli na zdjęciu po prawej stronie skupialibyśmy się tylko na twarzy muzyka, nic więcej by nas nie interesowało, to wtedy byłaby to kompozycja zamknięta, ponieważ cała jego twarz znajduje się w kadrze. Natomiast jeśli skupiamy się na nim jako całości, na postaci człowieka, jest to kompozycja otwarta, no bo widzimy, że ponad połowa jego ciała znajduje się poza tym kadrem. Więc ważne jest, żebyśmy wiedzieli, co jest dla nas po prostu najważniejsze na zdjęciu. Kompozycja statyczna i kompozycja dynamiczna. Kompozycja statyczna oznacza, iż obiekt sprawia wrażenie obiektu nieruchomego. Dominuje ilość linii pionowych, poziomych. Generalnie czujemy, że to, co jest na zdjęciu, po prostu stoi w miejscu. Natomiast kompozycja dynamiczna ma przewagę linii skośnych. Sugerują nam ruch i pewną dynamikę. To, że ten obiekt się przemieszcza, że my tylko uchwyciliśmy jego ruch. Natomiast on sam cały czas gdzieś po prostu nam żyje. Kompozycja rytmiczna oznacza, iż w kadrze znajdują się elementy, które powtarzają się w pewien rytmiczny sposób. Tutaj akurat na zdjęciu widzimy żołnierzy w czasie przysięgi i widzimy rytmicznie pojawiające się buty, postaci żołnierzy, czapki, rękawiczki. Wiele tych elementów może mi oddawać tę rytmikę. Kompozycja symetryczna i asymetryczna, czyli po prostu znajdujemy pewną oś symetrii na zdjęciu, względem której chcielibyśmy złożyć nasze zdjęcie i albo ta symetria będzie, jak na zdjęciu po prawej stronie, gdybyśmy wyznaczyli sobie oś pionową przez środek zdjęcia, albo tej symetrii nie będzie, jak w zdjęciu po stronie lewej. Kompozycja horyzontalna. W kompozycji horyzontalnej zdecydowaną przewagę mają linie poziome i zarazem zdjęcie jest rozciągnięte też w sposób horyzontalny, czyli poziomy. W kompozycji wertykalnej z kolei przewagę mają linie pionowe i zdjęcie też najczęściej jest zdjęciem pionowym. Kompozycja diagonalna z kolei jest kompozycją, która mocno akcentuje linie skośne z całkowitym pominięciem lub przynajmniej marginalizacją pionów i poziomów. Jak widzicie na tym zdjęciu poniżej, linii pionowych i poziomych praktycznie nie ma. Mamy głównie linie skośne. Kolejnym elementem, który mówi nam o budowie zdjęcia, są plany. Generalnie w momencie, kiedy tworzycie pewną historię fotograficzną, na przykład jedziecie na wakacje i chcecie opowiedzieć o waszym wyjeździe do jakiegoś ciekawego miejsca, warto taką historię opierać na wieloplanowości, czyli na dywersyfikacji, mieszaniu tych różnych planów. Dlatego, że jeśli pokażecie pewną historię tylko za pomocą jednego bądź dwóch planów, taka historia będzie nudna. Wszystko będzie do siebie bardzo podobne. Najważniejsze plany, które możemy zapamiętać, są to plany totalny, szeroki, pełny, amerykański, średni, zbliżenie i detal. Warto także pamiętać o tym, że możemy penetrować planami tło. Więc możemy mieć plany przednie, główne i tło. I teraz przejdźmy do planów. Plan totalny. Plan, który pokazuje nam całkowitą przestrzeń, w której dzieje się jakaś akcja. Pozwolę sobie tutaj przywołać pewne wydarzenie, na podstawie którego będę Wam podawał przykład, co może znajdować się na takim planie fotograficznym. Wyobraźmy sobie jarmark w miasteczku. Więc używając planu totalnego możemy zrobić zdjęcie na przykład z drona całego miasteczka, żeby pokazać, gdzie odbywa się jakaś akcja. W planie szerokim, inaczej ogólnym, znowuż pokazujemy pewną akcję, natomiast już bardziej zbliżamy się przestrzennie do tej akcji. Czyli znowuż dominuje przestrzeń, a nie samo wydarzenie, ale już widzimy, że coś w tej przestrzeni się dzieje. Czyli znowuż wracamy do tego jarmarku. Możemy pokazać na przykład rynek, na którym ten jarmark się odbywa.
albo duży plac jarmarkowy. Plan pełny jest to plan, który skupia się na całej postaci bądź zjawisku w kadrze. Poznajemy po raz pierwszy na takim zdjęciu na przykład bohatera. Po raz pierwszy dowiadujemy się czegoś o nim. Jeśli to nie o bohaterze mamy akurat nasz materiał zdjęciowy, tylko o wydarzeniu, to widzimy na przykład konkretną czynność pokazaną całościowo. Więc znowuż po raz kolejny wracamy do jarmarku. Może to być na przykład sprzedawca jakichś zabawek albo sprzedawca lodów, który stoi ze swoim stoiskiem i przygotowuje lody, watę cukrową itd. Plan amerykański jest to plan, który znowuż już skupia się na postaci naszego bohatera albo na zjawisku, natomiast kładzie nacisk na to, jak zachowuje się ta osoba, ten bohater. Jest to najczęściej kadr do połowy uda. Więc w przypadku naszego sprzedawcy lodów bądź waty cukrowej możemy zrobić kadr od połowy uda, gdzie pokazujemy, jak faktycznie w tej chwili przygotowuje te lody bądź tę watę cukrową. Więc już zdobywamy więcej informacji o nim, jak wygląda, jak się zachowuje, jaką ma gestykulację. Plan średni jest to plan, w którym skupiamy się bardziej na tym, jak ktoś się zachowuje, niż jak wygląda ta przestrzeń. Więc w przypadku naszego sprzedawcy lodów już byśmy bardziej indywidualizowali go. Porzucamy już to otoczenie jarmarku, natomiast przechodzimy do jego samego zachowania. Jest to dosyć podobny plan do planu amerykańskiego, natomiast już pozwala nam bardziej się zbliżyć do człowieka, czyli na przykład może to być kadr do pasa. Zbliżenie. Na zbliżeniu robimy bliższy, ale jeszcze nie bardzo bliski portret danej osoby. Skupiamy się na tym, jak wygląda jej mimika, spojrzenie, zachowanie, czynności. W pewien sposób fotograficzny nawiązujemy intymną relację z tym człowiekiem. Czyli możemy podejść do tego sprzedawcy lodów i zrobić mu kilka portretów, na przykład po piersie, gdzie zobaczymy, jak ten człowiek wygląda, może jakie ma oczy, może jaki ma zarost, jak się uśmiecha i tak dalej. I detal. Detal, czyli to, co najczęściej jest niezauważalne, dlatego że to pomijamy, a ma jakąś wartość. Albo jest niezauważalne gołym okiem. I to jest kadr, plan, który pozwala nam uatrakcyjnić naszą historię. Pokazać coś, obok czego ludzie i my często też przechodzimy obojętnie. W przypadku sprzedawcy lodów może być na przykład kolorowa posypka na lodach. Może to być jakaś jego spracowana dłoń popękana, która faktycznie podaje te lody. Odnośnie penetracji kadru, jak już mówiłem, w przypadku planów fotograficznych mamy plan przedni, który może być na przykład planem, który jest rozmyty, więc w przypadku jarmarku może być to grono dzieci biegnące do sprzedawcy z lodami. Plan główny, czyli ten sprzedawca z lodami, to jest plan, który najczęściej jest najbardziej ostry na zdjęciu. I plan tylny, którym może być albo tłem, albo jeszcze jednym z planem. Dlatego, że jako plan tylny może być na przykład kilka postawionych budek z lodami, z jedzeniem, z jakimiś atrakcjami i może być jeszcze tło, na przykład las, znajdujący się gdzieś za naszym wymyślonym miasteczkiem. Także warto jest też myśleć w momencie robienia zdjęć o tym, jak możemy penetrować kadr i robić na przykład zdjęcia przez pewne przestrzenie. Tak jak widzimy tutaj na zdjęciu, przez głowę ludzi, po to, żeby wizualnie uatrakcyjnić nasze zdjęcie. W momencie, kiedy robimy zdjęcie, warto jest znać pojęcie tak zwanego mocnego punktu obrazu. Mocne punkty obrazu są to te miejsca w kadrze, w naszym obrazku, w którym powinny znaleźć się elementy najważniejsze, dlatego że to tam będzie uciekał wzrok naszego obserwatora, który obejrzy nasze zdjęcia, kogoś z rodziny, z przyjaciół, czy po prostu osób, z którymi się dzielimy naszymi zdjęciami.
Najpowszechniejsze i najbardziej znane typy kadrowania są to zasady 1 trzeciej, złotego trójpodziału, spirala Fibonacciego, zasada przekątnych i zasada punktu centralnego. Zasada 1 trzeciej oznacza, iż kadr dzielimy na trzy części, które są równe. Trzy części w pionie i trzy części w poziomie. W miejscach przecięcia się linii znajdują się mocne punkty obrazu. I jak widzicie na tym zdjęciu, mamy w mocnym punkcie obrazu twarz mężczyzny, a w drugim mocnym punkcie obrazu kotka. Więc te elementy na zdjęciu, które są dla nas najważniejsze. Zasada złotego trójpodziału jest zbliżona wizualnie do zasady 1 trzeciej. Natomiast jak widzicie, tutaj już opisujemy ją schematem matematycznym, gdzie dzielimy sobie kadr na takie odcinki, które mają pewną zależność matematyczną. Natomiast generalnie możemy po prostu stwierdzić, że te punkty obrazu mocne są bliżej centrum kadru. Spirala Fibonacciego jest to tak zwana złota proporcja. Dzieli się kadr w też pewną proporcję matematyczną, którą macie opisaną tutaj poniżej wzorem. Jest to jeden z najtrudniejszych sposobów kadrowania, ale doskonale sprawdza się na przykład podczas fotografowania pewnych krzywizn. Czy to będą krzywizny wynikające z natury, na przykład jakieś jaskinie, czy to będą krzywizny wynikające z architektury, to już jest kwestia tego, co lubicie fotografować. Natomiast jaki jest prosty sposób na to, żeby dostrzegać spiralę w przestrzeni, którą fotografujemy, którą widzimy gołym okiem? No mówmy się, nie jest to łatwe, kiedy patrzymy. Także nie jest to prosty sposób. Natomiast na arkusz przezroczystej, sztywnej folii można nanieść faktycznie taką spiralę. I wtedy, w momencie, kiedy wiecie, że ten arkusz ma proporcje zdjęcia, które wy robicie, możecie chodzić po przestrzeni i po prostu szukać, gdzie ta spirala się znajduje w otaczającym nas świecie. Zasada przekątnych mówi nam o tym, że jeśli wypuścimy przekątną przez kadr i z przeciwległego wierzchołka wypuścimy prostą padłą do tej przekątnej, to punkt przecięcia będzie mocnym punktem obrazu. Oczywiście możemy sobie tę przekątną wypuszczać z obu stron. Więc to znowu zależy tylko od nas, gdzie chcemy znaleźć mocny punkt obrazu. I zasada punktu centralnego, zasada, która jest zarazem najprostsza, jak i zarazem najczęściej nadużywana, zwłaszcza przez fotografów, którzy mają mniejszą wiedzę odnośnie kadrowania. Więc to, co jest najważniejsze, znajduje się po prostu w środku naszego kadru. Można to wykorzystywać, na przykład fotografując elementy symetryczne. Można to wykorzystywać, fotografując elementy niesymetryczne, ale wtedy, kiedy robimy to świadomie, kiedy ma to pewne uzasadnienie. Tak jak już wspominałem wcześniej, najważniejsze w fotografii jest robienie zdjęć w sposób świadomy. Więc można wszelkie zasady łamać, jak najbardziej. Ważne jest jednak to, żeby je znać i wiedzieć, dlaczego się je łamie. Teraz chciałbym Wam już na sam koniec przedstawić kilka ćwiczeń, które pomogą Wam, jeśli nie macie jeszcze tej wiedzy w pełni utrwalonej, przećwiczyć to, o czym dzisiaj mówiłem. Oczywiście te ćwiczenia nie są w żaden sposób obowiązkowe. To jest przykład ćwiczeń, które ja zadaję na przykład także swoim studentom. Po to, aby ta wiedza, o której mówiłem, w jakiś sposób się Wam utrwaliła.
Chciałbym podziękować za uwagę wszystkim słuchaczom. Mam nadzieję, że prezentacja przeze mnie przygotowana i krótkie wyjaśnienie tej prezentacji sprawiło, że będziecie robić zdjęcia w sposób świadomy. Gdyby pojawiły się jakieś pytania z Waszej strony, gdybyście wyrazili chęć na to, żeby kontynuować warsztatowo dalszą pracę ze mną, gdybyście mieli ochotę na przegląd Waszych zdjęć i rozmowę o nich, czy po prostu dalszy rozwój fotograficzny, chciałbym Was zaprosić do kontaktu pod adresem mailowym kursy@kultura.olawa.pl. Wtedy myślę, że będziemy mogli pomyśleć nad dalszą współpracą i nad dalszymi pracami nad Waszymi zdjęciami. Raz jeszcze dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że spotkamy się nieraz na plenerach fotograficznych.